Stanisław Jachowicz, chory kotek. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I przyszedł kot doktor. Jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor, poważnie chorego. I dziwy mu prawi. Zanadto się jadło, co gorsza nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz. Klejczek i basta. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapytał koteczek. Lub z ptaszka małego choć parę udeczek? Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo, kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dziateczki, stać może. Od łakomstwa szczerz was